Dzień dobry. Dzisiejszym moim rozmówcą jest Paweł. Pawle, przedstaw się, powiedz, czym się na co dzień zajmujesz i jaka jest twoja dotychczasowa kariera zawodowa z ostatnich 14-15 lat. No, cześć wszystkim. Nazywam się Paweł Szczecki. Obecnie jestem liderem projektów strategicznych w firmie Software One, ogólnoświatowego dostawcy software'u i usług. Od niedawna w zasadzie, bo od 1,5 roku, natomiast wcześniej byłem współzałożycielem i dyrektorem operacyjnym, architektem. W różnych okresach czasu pełniłem różne funkcje w swojej własnej firmie Predica, która zajmowała się dostawą usług Microsoftu do różnych klientów z sektora tak zwanego enterprise, czyli dużych przedsiębiorstw, no, w której to spędziłem w zasadzie 13 lat, ją budując razem z moimi trzema wspólnikami. No, a wcześniej jeszcze pracowałem w Microsoftie jako konsultant, także no, kariera trochę taka, nazwijmy to, międzynarodowa, ogólnoświatowa. Ale tak, faktycznie zbudowałem dużo fajnych rzeczy, którymi bym chętnie się podzielił tutaj ze słuchaczami. Super. Dobrze, Pawle, żebyśmy mieli jakby taki rys, to chciałbym, żebyś zaczął od takiego dość ogólnego, odpowiedział na dość ogólne pytanie. Po pierwsze, czym zajmowała się Predica dziś Software One? To jest jakby pierwsza część tego pytania. No, druga jest natomiast taka, jakby gdybyś miał to spiąć taką klamrą czasową, jak doszło w ogóle do migracji z Prediki do Software One? No, tak, to Predica była firmą usługową, czyli dostarczaliśmy różne rozwiązania od security, data analytics, aplikacji dedykowanych dla klientów enterprise'owych. No, firma przez te 10 lat, 13 w zasadzie, urosła od tak zwanego zera, czyli gdzie było dosłownie kilka osób, do 400. Pracowaliśmy z klientami no, w Polsce, ale głównie za granicą, w Nordykach, w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie też całkiem sporo i w Stanach Zjednoczonych. No, także przez ten okres, w szczególności kilku ostatnich lat, no, dużo naszego zaangażowania szło w to, żeby budować te struktury, zarówno międzynarodowe, jak i lokalne, rosnąć firmę, rosnąć procesy operacyjne, sposób dostarczania usług. No, wiele takich elementów, które były potrzebne nam do tego, żeby firma stawała się coraz jakby mocniejsza, coraz lepiej działająca. W szczególności no, rozważając to, że myśmy rośli mniej więcej przez 8 lat, tak plus minus 50% rok do roku, więc no, to jest spory wzrost, szczególnie no, też jak na małą firmę, czyli sposób utrzymania dalej jakości na przykład, czy kultury organizacyjnej, same nie wiem, onboardingi, rekrutacje, no, jednak to jest biznes mocno skierowany na pracownika, na osoby, bo jednak to jest biznes usług profesjonalnych, które świadczyliśmy do klientów. No także dużo takich wyzwań z budowaniem struktur, z budowaniem w ogóle firmy jako takiej maszyny operacyjnej, z integracją osób, z rozwijaniem ludzi, liderów w szczególności, no bo jednak no, nie da się w pojedynkę czy nawet w kilka osób jakby budować firmy. To jest dużo większe zaangażowanie, dużo większej ilości osób, które tam w firmie są. No i doszliśmy do takiego momentu w karierze firmy, trochę tak to nazywając, no, że ta budowa międzynarodowej sieci sprzedaży już była dosyć trudna i czasochłonna, i kosztowna również. No więc pojawił się taki moment, że stwierdziliśmy, dobra, może warto rozważyć jakby sprzedaż firmy jako całości. No i faktycznie był to dobry moment, te 2 lata temu było duże zainteresowanie na rynku firmami jakby tego typu. Myśmy mieli dobrą bardzo renomę, w szczególności w obszarze technologii Microsoftu, gdzie byliśmy wyspecjalizowani. No i rozważaliśmy jakby kilka opcji, wybraliśmy akurat Software One i oni w sumie wybrali też nas, no, to jest trochę takie obopólne. Z faktu tego, że no, Software One ma ten zasięg międzynarodowy, praktycznie ogólnoświatowy, we wszystkich krajach są przedstawicielstwa, gdzie są sprzedawane jakby produkty i usługi. No więc wydawało się, że to będzie fajne dopasowanie takich firm, gdzie my mamy jednak większość osób pracujących u nas było w Polsce. Były fajnie zintegrowane zespoły, które no, dostarczały różnej maści te usługi, które tak naprawdę myśmy już dostarczali w wielu krajach. No więc tak naprawdę z Software One'em mogliśmy ten zasięg jeszcze bardziej rozszerzyć. No to, i nie budując jakby własnej sieci sprzedaży, no więc bo to jest jednak też duże wyzwanie bardzo, w szczególności dla firmy takiej mało-średniej, którą jeszcze wtedy byliśmy.
No, stąd stwierdziliśmy, że dobra, to jest dobry moment. No, 13 lat już pracowaliśmy nad tym wszystkim. Firma była dobrze zbudowana, miała fajne struktury, fajną kulturę. Więc akurat pojawił się taki dobry moment w czasie, no więc jakby zdecydowaliśmy się na taki ruch. No i teraz jakby integrujemy firmę, czy integrowaliśmy w zasadzie, już mogę chyba w czasie przeszłym powiedzieć, no bo trwa to już 1,5 roku, więc już firma jest zintegrowana. No teraz budujemy pewne, nazwijmy to, podobne rzeczy w Software One na bardziej skali większej, ogólnoświatowej. Sporo osób zresztą dostało też fajne stanowiska tam, też wspomagające biznes wysokopoziomowo. Także no, tak ta historia się jakby potoczyła moja. Super. Dzisiaj będziemy głównie rozmawiali o rozwoju liderów, rozwoju menadżerów, czy to szczebla C, czy po niższych szczebli team liderów, powiedzmy. I teraz jakby moja jakby taka trochę hipoteza, trochę pytanie, jakby jestem sobie w stanie wyobrazić firmę, która rośnie z 1 do 1,5 miliona złotych w skali powiedzmy roku, natomiast ciężej jest mi gdzieś tam wyimaginować sobie te, powiedzmy, przejście z 50 na powiedzmy 70 milionów złotych, no bo gdzieś tam te 50% będzie takie cyfry w dalszych etapach dawało. Powiedz mi proszę, czy liderzy, którzy byli z tą organizacją, gdy ona miała 20-30 osób, ich było znacznie pewnie mniej niż na dalszym etapie, bo tam im więcej, większa działalność, tym więcej po prostu liderów ona wymaga. Moje pytanie jakby jest następujące, czy ci liderzy, którzy byli z wami na początku, czy oni po pierwsze zostawali z wami przez długi, długi czas dalej i byli w stanie ciągnąć ją, gdy była 50-osobową, 70, potem powiedzmy 100-osobową działalnością, czy raczej z biegiem historii widzieliście, że na przykład potrzeba wam nowego rodzaju liderów, nowego rodzaju podejścia do kształcenia liderów? Jak to wyglądało z biegiem czasu holistycznie w Predice, a potem w Software One? Okej. Tutaj to w zasadzie chyba można by podzielić tę całą taką linię czasu, w której się poruszaliśmy, na pewnie kilka etapów. Bo kiedy firma była faktycznie niewielka, do tych, nie wiem, może 50-100 osób, tak bym powiedział, to faktycznie wielu liderów, których mieliśmy już wtedy, albo wielu specjalistów także, którzy się stali liderami, bo to też jest ścieżka oczywiście, było jakby wyszło z firmy. Jakbyśmy uczyli ludzi przez to, jak pracowaliśmy, jak dostarczaliśmy projekty, jak jakby zarządzaliśmy zespołami, tak nazwijmy, albo prowadziliśmy firmy, no to uczyliśmy już trochę takiej przedsiębiorczości, podejścia do klienta, różne takie rzeczy, więc jeszcze tak powiedzmy, że chyba do 100 osób, o ile pamiętam, da się też znać wszystkie osoby w firmie. To jest też pewien taki element, że przychodzi taki moment, że już przychodzą osoby do firmy, których się niekoniecznie kojarzy, no bo nie da się po prostu między wszystkim przecięcia. Natomiast także do tego momentu wydaje mi się, że wiele osób było faktycznie z wewnątrz firmy, w szczególności w tym tak zwanym core biznesie, czyli w akurat IT w tym naszym przypadku, czyli ludzie, którzy byli specjalistami, którzy byli dobrzy w tym, co robią, którzy chcieli jakby spróbować innych wyzwań trochę, czyli albo pracy z klientami, albo z zespołami, to faktycznie przy takim dużym wzroście jakby jednym z elementów jest to, że firma daje dużo bardzo możliwości rozwoju, natomiast jest to też jakby to nazwać, to wymaga od osób dużego stopnia zaangażowania, tak? Bo jednak duży wzrost oznacza dużo rzeczy, które się dzieje, jakaś tam presja na pewno się pojawia, no bo tych elementów do zarządzania jest dużo, są osoby, są projekty, klienci, no wszystko szybko rośnie, dużo rzeczy wpada i tak dalej. Więc jeżeli ktoś lubi takie wyzwania, bądź lubi, albo chciałby jakby szybko swoją karierę jakby wzrosnąć, to może być naprawdę fajne miejsce, taka powiedzmy mała, średnia firma, bo tam faktycznie dużo się dzieje. Natomiast no, w którymś momencie też pojawiło się coś takiego, że pojawiły się pewne limity powiedzmy wzrostu, tak? Bo potrzebowaliśmy już przy większej firmie już niejako trochę innych umiejętności albo innego doświadczenia u ludzi, których nie byliśmy w stanie sami zbudować. Stąd był taki moment, że potrzebowaliśmy też ludzi z zewnątrz jakby ściągnąć. Ludzi, którzy już mieli doświadczenie albo w jakimś zarządzaniu biznesowym, albo w tak zwanych tych funkcjach wspierających, czyli chociażby tam HR-ze, finansach czy marketingu. Po prostu takie osoby, które już mogły dostać jakiś element, powiedzmy, nie wiem, przygotowania strategii, czy zrobienia czegoś, czego już my jakby sami nie byliśmy w stanie zrobić, bądź nawet tym zarządzić, tylko potrzebowaliśmy ich jakby ściągnąć z rynku. No i to jest taki dosyć ciekawy moment w rozwoju firmy, że pojawiają się osoby, które zaczynają też jakby wnosić coś więcej,
Natomiast no, dla mnie to też było ciekawe wyzwanie, bo no, myśmy nie umieli jakby tych osób tak do końca rekrutować. No, to nie była nasza specjalizacja w ogóle, ani nic takiego, więc próbowaliśmy to robić na różne sposoby, też z różnym efektem. No, natomiast jakby to tak się udawało. I wtedy od liderów, których mieliśmy, albo raczej liderom, dla liderów, których mieliśmy, też to były pewne wyzwania, ponieważ nagle ktoś, pojawił się jakiś taki, nazwijmy to szef, tak, szefowa, ja akurat nigdy tego słowa nie lubiłem, ale pojawił się ktoś tam jeszcze, kto przejmował dany obszar, który ta osoba w danym momencie jakby miała, natomiast no, jakby sama firma przerastała po prostu tempo tego wzrostu i budowania doświadczenia, które mogliśmy w pewnych obszarach mieć. I naprawdę mieliśmy super ludzi w Predice, którzy byli bardzo dynamiczni, dużo się uczyli, więc naprawdę zdobywali coraz więcej i więcej. No ale był taki moment, że no, potrzebowaliśmy tego zewnętrznego doświadczenia, również jakby w core biznesie, czyli w tym, czym my sami się zajmowaliśmy jako founderzy jeszcze wtedy, czyli w prowadzeniu jakby biznesów, projektów, sprzedaży i tak dalej, no też potrzebowaliśmy, no bo nie da się rosnąć firmy w ten sposób na kilku osobach. Także też szukaliśmy przez albo agencje zewnętrzne, albo bezpośrednio przez network osób, które mogłyby, nie wiem, z podobnym mindsetem, z podobną kulturą pracy, mogłyby też dołączyć do zespołu i budować ten biznes jakby razem z nami. Bardziej trochę na zasadzie takiej, no nie wiem, nazwijmy to trochę partnerskiej, niż tylko takiej, że my kogoś tam uczymy, jak się te rzeczy robi. Tylko takie osoby, które mogły coś tam wnieść do tego. Więc to jest taki miks po prostu. Jest taki moment, mi się wydaje, w rozwoju firmy, gdzie trzeba rozważyć po prostu talent, nazwijmy tak zwany zewnętrzny, tak? Czyli żeby ktoś się nam coś do firmy wniósł. No i to ma swoje trudności oczywiście, no bo ludzie, którzy są w firmie, są przyzwyczajeni do pracy, chociażby tak jak z nami, founderami, myśmy zawsze dużo czasu spędzali nad ludźmi, żeby ich uczyć, żeby z nimi pracować, żeby oni jakby przesiąkali tą wiedzą, tym sposobem pracy. A jak osoby z zewnątrz przychodziły, no to było tam różnie. No ale to jest taki właśnie, no powiedzmy, że element istotnej zmiany trochę podejścia i mindsetu, żeby też pewne rzeczy zdelegować. Gdybym miał Cię zapytać, w którym momencie życia firmy jest zbyt, jakby firma powinna brać tych ludzi z zewnątrz, bo generalnie słyszałem gdzieś tam taki mit, że powinniśmy tak długo jak możemy wzrastać liderów z organizacji. Więc pytanie, w którym momencie to w waszym wypadku nastał taki etap, że stwierdziliście, kurczę, to potrzebujemy, jeżeli chcemy grać w takiej powiedzmy ekstraklasie, czy nawet lidze mistrzów takich biznesowej, że potrzebujemy ludzi z zewnątrz, bo nasi jakby dotychczasowi liderzy nigdy nie prowadzili działalności na takim poziomie, gdzie my powoli zmierzamy. No to tak mówię, no to pytanie nie jest tak prosto odpowiedzieć, bo to kwestia jest jakby też dynamiki biznesu, celów jakichś strategicznych, które są i tak dalej. Dla nas to chyba zawsze był taki moment w momencie, kiedy mieliśmy jakiś obszar do zaadresowania, bo to tak zwany może być również HR, ale też jakby core business czy rozwój sprzedaży na przykład międzynarodowej, gdzie po prostu no, patrzyliśmy na firmę i mówimy, no dobra, to kto może jakby się tym obszarem zająć? I jeżeli kiedy firma jest powiedzmy, że nieduża, nas było 4 founderów, no to zwykle było tak, że któryś z nas mógł powiedzmy jakiś tam nowy obszar wziąć i zacząć się nim zajmować i go rozwijać. Natomiast tych obszarów, ponieważ było już coraz więcej i więcej, no to w którymś momencie było tak, że no nie było takiej osoby, tak? Nawet szczególnie, że my też no, nie mogliśmy robić wszystkiego, no bo też nie mamy chociażby wiedzy na przykład finansowej mocnej, no bo tam jest potrzebny taki mocny warsztat. Tam podobnie z HR-u, czy z takiego powiedzmy z obszarów poza naszym takim bazowym obszarem kompetencyjnym. Więc wtedy, kiedy zaczęły się pojawiać takie miejsca, gdzie widać, że tam po prostu albo dana osoba, która jest, no na przykład się dobrze sobie radzi, ale żeby być na poziomie, na którym potrzebowaliśmy, no to widać było, że jeszcze tej osobie brakuje, nie wiem, kilka lat doświadczenia na przykład, coś takiego, bo zaczęły się pojawiać problemy, z którymi no po prostu nie wiedzieliśmy do końca, co zrobić, więc musiał być ktoś, kto takie coś albo robił wcześniej, albo przynajmniej mógł ze swoim doświadczeniem coś podobnego zadresować. I w ten sposób, nie wiem, pojawili się ludzie typu dyrektor HR-u, dyrektor finansowy, jacyś ludzie w regionach też. Był taki moment, że myśmy w zasadzie sprzedawali dużo projektów z zagranicy, ale z Polski, tak? Jeszcze przed COVID-em, kiedy latanie było możliwe, dużo rzeczy można było tak robić, natomiast no, to też ma swoje granice. W którymś momencie trzeba mieć osobę lokalną, jeżeli myślimy poważnie o rozwoju biznesu, no więc trzeba tą osobę lokalną no,
zrekrutować na miejscu, też nauczy się naszych sposobów pracy, tego co robimy i tak dalej. Chyba, że no też był taki moment, że myśmy sami się niejako trochę przeprowadzili, niektórzy przynajmniej z nas do innych krajów, żeby trochę ten biznes rozwinąć, ale no, to już kwestia jakby indywidualnych priorytetów przy okazji akurat nas, founderów, tak było, bo ja też latałem dużo do, na przykład do Danii, tam inna osoba latała na przykład do Middle Eastu dużo i tam też pomieszkiwaliśmy sobie, że tak powiem, dużo czasu. Natomiast na którymś momencie no, musi się pojawić ktoś, kto dalej jakby pociągnie, weźmie to na kolejny etat. No i teraz można poszukać kogoś z wewnątrz firmy, no tylko znowu kwestia tutaj akurat w przypadku rozwoju biznesu zagranicznego, no to jakieś relokacje, czy ktoś będzie chciał, mógł i tak dalej, rodzina i tam nie wiadomo co jeszcze. Czy w innych obszarach, no to po prostu, że no nie jesteśmy w stanie zbudować kompetencji tak szybko, jak to jest możliwe, żeby zaadresować potrzeby firmy na coraz jakby większe. Jak na przykład właśnie w przypadku tych funkcji wspierających. Więc trochę to, u nas to było po prostu obserwacja firmy i różnych zagadnień, problemów, które się pojawiały na bieżąco, no i możliwości ich rozwiązania bądź wzięcia większej odpowiedzialności. Tak samo przy okazji bycia liderem na przykład. No co innego jest bycie liderem dla zespołu na przykład 5-10 osób, a co innego jest bycie liderem dla na przykład 3 zespołów po 5 osób, gdzie jest zarządzanie liderem, liderów i tak dalej. To wymaga też większej dojrzałości, umiejętności w ogóle liderskich, które też można zbudować, natomiast to też wymaga trochę czasu. I kwestia jest, czy są w firmie osoby, które mogą zrobić taki trochę step up, jak to się mówi, czyli wejść, wziąć to wyzwanie i to zrobić, czy nie. No i jeszcze jest jedna w sumie, można powiedzieć, parametr decyzyjny, no bo teraz oczywiście im więcej czasu też my founderzy poświęcaliśmy na przykład dla ludzi, dla ich rozwoju, no to też mniej poświęcaliśmy dla biznesu. I teraz to trzeba dobrze zbalansować oczywiście, bo obie te rzeczy są potrzebne. Natomiast no, był też taki moment, że potrzebowaliśmy kogoś, kto przyjdzie z zewnątrz już z gotową wiedzą i ta osoba czy osoby będą kształcić kolejnych ludzi. I to też jest istotne, no bo przy wzroście 50%, tak jak powiedziałeś, no z firmy 50-osobowej robi się tam 70 za chwilę, później 100, 150 i tak dalej. No i ten przypływ ludzi jest duży i żeby dobrze zrobić, to na pewno zawsze zależało, wiesz, onboarding do firmy na przykład, do tych sposobów pracy, narzędzi, samych liderów na przykład, żeby nauczyć, jak my pracujemy, nie tylko tak w sensie stricte technicznym, w jaki sposób dostarczamy usługi, ale jak podchodzimy do zarządzania ludźmi chociażby, czy jakbyśmy chcieli, żeby zespoły były prowadzone i na czym to wszystko polega, no to wymaga czasu, żeby to wszystko zbudować. Więc no, ze wzrostem firmy coraz więcej jest potrzebnych osób, które same mogą też szkolić innych. Stąd jakby to jest taki, no to są takie punkty, które w zasadzie sugerują, że powinno się zatrudniać moim zdaniem osoby z zewnątrz. Okej, mam pytanie, bo mówimy dużo właśnie w kontekście rozwoju menedżerskiego. Pytanie, jakie narzędzia stosowałeś, żeby ich wzrastać? I mówiąc narzędzia, to nie mam na myśli samych aplikacji czy software do powiedzmy wspomagającego, tylko narzędzi, nie wiem, typu właśnie Gallup, typu jakieś inne rozwiązania, które miałyby pomagać tobie rozwijać te osoby, które, na których rozwoju szczególnie zależało. Mhm. No dobrze, to myśmy mieli w sumie cały szereg różnych rzeczy w zasadzie. Po pierwsze, no też przy takim dużym wzroście, to też ten duży wzrost wymagał od nas, że awansowaliśmy ludzi dosyć szybko w różnych tam szczeblach organizacji albo na przykład szukaliśmy liderów wśród specjalistów, tak, żeby ich jakby wyciągnąć. Więc pierwszy taki element to był taki, jeżeli tworzyliśmy na przykład takich liderów zespołów, no to wysyłaliśmy ich na szkolenia po prostu menedżerskie, zwaną Akademię Menedżera, która no, dużo ludziom dawała, zawsze feedback był pozytywny, no, żeby zbudować te podstawy, tak, czym jest jakby zarządzanie zespołem, bo to nie jest tylko taka funkcja poboczna, czasami ludzie tak na to patrzą, że dobra, ja robię swoją robotę, ale że mam tam jakieś inne osoby, to tylko powiem im, co mają robić i tyle. No to myśmy nie chcieli tego nigdy tak traktować, więc u nas lider był odpowiedzialny za rozwój ludzi, za jego jakość ich pracy, za to, żeby również mieli pewne, nazwijmy to menedżerskie, po menedżersku KPI, ale też no żeby ich czas był odpowiednio wykorzystany w różnych komercyjnych projektach, zagadnieniach. No to dużo takiej pracy, jeszcze tam rekrutacji i tak dalej, to by też było na barkach liderów. Więc pierwszym elementem na pewno było takie szkolenie ogólne z leadershipu. Z innych narzędzi, które korzystaliśmy, to korzystaliśmy głównie z Insights Discovery. To jest taki też psychometryczny test, tam na bazie kolorów takich 4 typów.
Bardzo fajne narzędzie, w szczególności w kontekście do komunikacji i stylów różnych takich jakby podejść do problemów, zagadnień. Bardzo fajnie pokazuje różnice, w szczególności gdzie są jakieś konflikty, potencjalne niezrozumienia, niedomówienia. To jest proste narzędzie, bardzo łatwe do zrozumienia, które też dużo pomaga w budowaniu właśnie różnych takich interpersonalnych relacji i komunikacji. Z Galupa tak, też ze Strengthsów korzystaliśmy, ale to już bardziej trochę na, nazwijmy to, na wyższym poziomie, kiedy już rozmawialiśmy z liderami o tym, jakie są ich mocne strony i w szczególności, jakie mogą być też te tak zwane przeciwne mocne strony, czyli na przykład, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, achieverem, to może na przykład za mocno się angażować po prostu w różne rzeczy, tak, czyli to osiąganie. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, relatorem, no to zbyt na przykład wagę może poświęcać na relacje z ludźmi, natomiast to jest też potencjał na bycie na przykład dobrym liderem, a niekoniecznie na bycie na przykład sprzedawcą, gdzie z kolei takie osiąganie, achiever, gdzie te wyzwania są ważne, dużo bardziej może ludzi drive'ować, więc to już było takie narzędzie bardziej trochę w kierunkach rozwoju, no bo liderzy też byli oczywiście w odpowiednich obszarach, tak? Byli na przykład liderzy od dostarczania projektów i zarządzania się ludźmi technicznymi, no i byli też liderzy tacy bardziej biznesowi, którzy jednak więcej pracowali z klientem, z zespołami, które pracują z klientami, tam był element sprzedażowy też, więc też inne umiejętności i inne talenty były potrzebne. I poza tym też robiliśmy dużo takich wewnętrznych różnych szkoleń typu onboardingi, typu na przykład kulturowe warsztaty, żeby też pokazywać ten sposób pracy, sposób myślenia w ogóle o pracy, o kulturze, o takich rzeczach jak, nie wiem, odpowiedzialność, proaktywność, różne takie wartości, które dla nas były ważne w rozwoju firmy. No i faktycznie mieliśmy takie cykliczne warsztaty, które to wspomagały. No i do tego mieliśmy różne takie specjalizowane, ale to już z zewnętrznych firm robione warsztaty, nie wiem, na przykład z negocjacji, czy sprzedażowe, no to już stricte tego typu rzeczy. No i dla mnie na przykład osobiście już mogę powiedzieć, że jednym z takich jeszcze elementów rozwojowych w tym ogólnie rozumianym leadershipie, no był coaching, tak? I też używaliśmy coachingu jako metody do rozwoju albo pracy z coachem, no bo to jest jeden z elementów. Ja sam kiedyś pracowałem też z dwoma coachami w zasadzie. I to w pewnym momencie już na bardziej takim wyższym levelu to jest bardzo przydatna rzecz, mieć takiego coacha, bądź mentora, bądź nawet obu. Bo to bardzo pomaga poszerzyć perspektywę i naprawdę przeskoczyć parę poziomów takiej świadomości w rozwoju. Albo nawet pójść na kurs coachingowy, co ja w końcu też zrobiłem, bo dużo z narzędzi coachingowych można wykorzystywać później w pracy z ludźmi, w leadershipie, zarządzaniu, gdzie już te różnice, nie wiem, charakterów, podejść, jakichś konfliktów z tego wynikających, tych takich niuansów, jakichś emocjonalnych czy charakterologicznych, już zaczyna mieć coraz większą jakby rolę. Więc dalej chodzi o to, żeby ludzie byli jakby zmotywowani, tak, entuzjastycznie podchodzili i to zadbanie o ich ten zwany well-being, ale też o ich dopasowanie do chociażby ról czy celów, no, zaczyna być coraz bardziej istotne, jakby im wyżej, im dalej się jest w karierze liderskiej. To już jest niezależne w zasadzie, mi się wydaje, od organizacji, czy to w IT, czy nie. Mhm. A drążąc dalej Galupa, czy zaobserwowałeś, że niektóre, powiedzmy, talenty są na przykład bardziej preferowane w organizacjach przez liderów? Czy może jakby nie ma takiego złotego klucza, że jeżeli na przykład, nie wiem, masz rozwagę wysoko, to jest ok, a jeżeli na przykład masz tego achievera, to źle, bo po prostu cały zespół jest mocno ciśnięty po to, żeby robić wyniki. Jakbyś mógł powiedzieć, czy są jakieś takie talenty, które być może są w szczególności pożądane wśród liderów, a takie, które być może przeszkadzają? Może coś zaobserwowałeś takiego podczas ponad 15-letniego pracy gdzieś tam z liderami? Okej, przynajmniej z mojego doświadczenia to ja nie widzę jakichś takich specjalnych, że coś jest bardziej przeszkadzające bądź bardziej pomagające, bo to dużo zależy od kontekstu danego stanowiska, które się ma w firmie. Bo chociażby, nie wiem, budowanie relacji, ta cała grupa umiejętności jest fajna ogólnie jako taki element spajający zespoły chociażby, tak? No bo tam osoby, które mają te talenty, często mają dużą atencję na przykład do osób. A na przykład talenty z grupy wykonywania, czyli ten executing z Galupa, to są osoby, które jednak dążą do jakiegoś osiągania celów.
Teraz kwestia jest, jak się jest liderem oczywiście, no to też niekoniecznie, ale no, powiedzmy, jak mówimy o kontekście liderów, no to kwestia jest taka teraz, czego albo jakiego typu zespołu ten lider jest liderem. Dlatego mówiłem, że ja widziałem chociażby w takiej, nazwijmy to ogólnie, w trochę sprzedaży czy bardziej rozwijania biznesu, to przynajmniej u nas, gdzie ta dynamika była wysoka, to te elementy czy te talenty z tego obszaru wykonywania były bardzo pomocne, bo tam faktycznie ludzie, którzy je mieli ten znowu tak zwany drive, czyli mieli tą chęć jakby działania, osiągania, budowania, robienia czegoś więcej. Podczas gdy osoby chociażby z tej części albo influencing, czyli wpływania albo budowania relacji, były często fajnymi osobami, które były trochę gdzieś tam przy dostarczaniu już tych usług, czyli tam, gdzie była to trochę mniejsza dynamika, presja, mniej było tych takich celów faktycznie do osiągania, to tamte osoby się sprawdzały bardziej w tamtych obszarach. Ja przynajmniej takie zaobserwowałem rzeczy. Także tu jest pewna korelacja z tym, czego dana rola wymaga. No bo oczywiście rola lidera poza tam oczywistym leadershipem, czyli prowadzeniem zespołu, też ma jakiś tam drugi kontekst. Ten zespół coś tam dostarcza do organizacji, bądź dla klientów zewnętrznych, więc ten kontekst był jakby istotniejszy. No i jakby też kontekst całej firmy, bo ponieważ przy bardzo takiej dynamicznie rozwijającej się firmie jak nasza, tam dużo było tego elementu odnośnie celów, wyzwań, różniemości i tego typu rzeczy. Stąd u nas naprawdę w mocną rolę grała ta część, ta chyba fioletowa w Galupie, ile pamiętam, właśnie ta część wykonywania, executing. I tam osoby, które to miały, to faktycznie dobrze się wpasowywały w taką wysoką dynamikę. Podczas gdy tam ta część ideation na przykład, z tych zielonych, no to są takie role bardziej, gdzie ta, nazwijmy trochę praca spokojniejsza, bardziej taka ustabilizowana, ustrukturyzowana, prawdopodobnie tym osobom by bardziej pasowała. I tak samo z punktu widzenia bycia liderem, to jest jakby to samo. Jeżeli mam zespół, który się zajmuje czymś takim, właśnie taką pracą spokojniejszą, dostarczeniową, na przykład bardziej regularną, na pewno osoby z takimi talentami lepiej się odnajdą też jako liderzy w ogóle takich zespołów. I to znowu, niezależnie w zasadzie od branży. Także tutaj trzeba trochę patrzeć przez tą optykę odpowiedzialności danego zespołu czy lidera za jakiś tam obszar biznesowy. A czy tworząc jakby liderów, patrzyliście, jakie osoby są w ich zespołach, żeby na przykład, nie wiem, jakby ich talenty się nie gryzły, bo czy tam generalnie ich psychologia, żeby nie była taka dość mocno sprzeczna, czyli jeżeli wyłaniacie lidera, no to jeżeli są na przykład, nie wiem, jakieś osoby, które mają kompetencje, które mogą podgryzać, bo na przykład są właśnie takimi achieverami, są osobami bardzo mocno pchającymi do przodu, czy raczej pozostawialiście jakby kompetencje budowania zespołu już liderom, żeby to oni dobierali i żeby właśnie na przykład brali te różnego rodzaju testy typu Gallup czy inne wspomniane chociażby kolorystyczny dobór do organizacji, czy jak to wyglądało, jeżeli chodzi o właśnie budowanie zespołów dla tych liderów? Czy oni zastawali już pewien fakt, czyli macie tutaj zespół, musicie go tak poukładać, czy raczej wy im pomagaliście konstruować ten zespół, czy na przykład HR manager dostawał, tutaj macie o takim genotypie, o takiej psychologii tych liderów i dobierajcie w taki sposób te osoby do ich organizacji. Jak to wyglądało? Wiesz co, to jest, myśmy nie patrzyli przez pryzmat talentów, bo ludzie jakby naturalnie wybierają pewne ścieżki kariery, które są zgodne z ich talentami, też nie do końca jest potrzebna świadomość jakby stricte takich talentów jak Gallup. To się przydaje oczywiście później, jeżeli już takie różne niuanse się pojawiają. Natomiast przy okazji doboru zespołów myśmy bardziej stawiali na coś innego, bo oczywiście też się mówi, i to jest prawda, że zespoły powinny być, to się mówi ładnie z angielskiego, zdywersyfikowane, tak? Czyli mieć różnorodne percepcje, różnorodne osobowości, bo to coś zawsze wnosi. Tak? Inna perspektywa wnosi coś do zespołu, do sposobu działania. Więc w tym kontekście jakby myśmy bardziej korzystali właśnie z Insights Discovery, z tego drugiego narzędzia, o którym ja wspominałem. No i mieliśmy taką dosyć dynamiczny zespół HR-owy i dyrektor HR-u, które właśnie to narzędzie wprowadziło jakby i używaliśmy go w firmie. I dzięki temu, bo tam są cztery kolory, tak w skrócie powiem, które pokazują pewien taki schemat postępowania, schemat taki charakterologiczny. Oczywiście to jest uproszczone wszystko, natomiast no pokazuje pewne wzorce zachowań. To jest jakby ważne. I teraz w tamtym teście można te wzorce sobie, tam są takie antagonistyczne typy, typu na przykład czerwony z zielonym.
I teraz widać było w zespołach, że jeżeli ktoś miał raczej to usposobienie czerwone i była też osoba, która miała to usposobienie zielone, no to tam się dużo mogło różnych tarć i konfliktów dziać. Tak samo żółty i zielony, żółty i niebieski, tak? To są takie antagonistyczne typy. Więc jeżeli pojawiało nam się w zespole, były takie faktycznie przypadki, nawet u nas na poziomie founderów, bo myśmy też sobie robili takie testy i widać było, skąd pewne właśnie konflikty nawet u nas, tak? Osobiście wynikają, że kompletnie inne podejście do tych samych rzeczy, no to to bardzo pomagało, bo to pokazywało, że i tak samo jakby dla liderów, to pokazuje, że są osoby, które po prostu mają inną perspektywę, inaczej na przykład komunikują te same rzeczy. Mieliśmy kiedyś taką bardzo ciekawą rozmowę z jednym z moich cofounderów, czym jest na przykład wsparcie, tak, dla danej osoby. I czym było wsparcie dla mnie, bo dla mnie to było takie coś, na przykład, nie wiem, podejmujemy decyzję, bierzemy jakby taką współdzieloną odpowiedzialność i jak coś się tam dzieje, no to trudno, jesteśmy w tym razem, damy radę. A dla mojego partnera biznesowego to było co innego, to było takie, że on sobie ustawia gole i on potrzebuje komuś, kto pomoże te cele zrealizować mu. Niby to samo słowo, ale o czymś kompletnie innym. I na przykład używając insights tych schematów, mówię, one są fajne, bo są proste i jakby użyte w odpowiednim kontekście naprawdę pokazują ludziom fajne perspektywy na to, jak patrzą na to samo inne osoby, to myśmy tak by tego używali i uczyliśmy liderów wtedy, żeby patrzyli przez nie swój tylko pryzmat, ale patrzyli przez to, że na przykład, okej, skoro oni są, używając tej nomenklatury, niebiescy i mają w zespole kogoś, kto jest żółtego, no to może im się ciężko być dosłownie dogadać. I to było czasem widać. No i wtedy ta świadomość, jeżeli liderzy ją mieli, no to pozwalała im niejako trochę dostosować, nie wiem, komunikację albo rozumieć inną osobę, może ją bardziej dopytać na przykład o coś albo inaczej się przygotować do rozmowy. I to pomagało tworzyć tą inną perspektywę, żeby nie patrzeć tylko ze swojej, ale spróbować patrzeć też z innej strony, jak dana osoba podchodzi. I to ciekawe, te same techniki zresztą mogły działać też i w sprzedaży, pracy z klientami itp. itd. To chodzi cały czas o budowanie tej percepcji, którą liderzy mogą mieć na to, jak myślą i działają inne osoby. Wtedy ta kolaboracja, już niezależnie czy to wewnątrz zespołu, nawet czy na zewnątrz, jest dużo efektywniejsza w ten sposób. Także akurat do tego, do budowy jakby zespołów, czy jakby, no, można powiedzieć, zarządzania nimi trochę bardziej w jakiś fajny sposób, to chyba to się bardziej nadawało. Ja bardziej Galupa wykorzystywałem właśnie bardziej w kierunku ścieżek kariery. Natomiast no, też pokazywało, szczególnie jak się Galupa zrobi na przykład na całym zespole, pokazuje pewną dynamikę talentów, tak? Gdzie mamy na przykład większą ilość, gdzie mniejszą. I wtedy na przykład czy zespół jest bardziej nakierowany właśnie na osiąganie, czy tam są jakieś inne elementy, bo to wtedy znowu widać to bardziej w konwersacjach, że ktoś będzie ciągnął na przykład na cele, a ktoś tam bardziej na przykład na relacje. Natomiast nam bardziej się sprawdziło chyba, muszę przydać ten insight, bo po prostu był troszkę prostszy w interpretacji później i też w uczeniu innych. Po drodze powiedziałeś o ewentualnych zgrzytach i właśnie to jest dobre pytanie, bo generalnie jeżeli jest organizacja coraz większa, no to jakby naturalną rzeczą jest, że zaczynamy się trzeć, tak? Jakby pomijamy się jakby kwestie, nie wiem, polityki i tak dalej. Generalnie mamy po prostu jakieś tam odmienności, jest ta dywersyfikacja. Dywersyfikacja też wiąże się z tym, że czasami jest nam ciężko zrozumieć drugą osobę. I moje pytanie jest takie, jakimi metodami rozładowywaliście ewentualne konflikty, ale nie na linii, powiedzmy, lider-pracownik, bo to jakby mnie aktualnie mniej interesuje, tylko bardziej mnie interesuje, jak poszczególni liderzy, bo zakładam, że był taki moment, że po prostu część liderów, nie wiem, miała większy wpływ na organizację niż inni i generalnie mogło dochodzić na przykład do takich po prostu tarć nawet strategicznych, w którym kierunku będziemy pociągali kierunek firmy. Tak? Jak rozładowywaliście takie ewentualne tarcze na linii, powiedzmy, liderów, gdzie po prostu każdy miał jakiś inny pomysł na rozwijanie i czasami te, no niestety nie dało się zrobić tak, że i jeden, i drugi dział był ukontentowany na koniec dnia. No tutaj pewnie kilka rzeczy można by wymienić, które w takich konfliktowych sytuacjach działały, no bo my też na poziomie oczywiście founderów jako zarządu i tak dalej też mieliśmy mnóstwo tarć, mnóstwo konfliktów i tak dalej. I pewnie nasi pracownicy mogą nawet być trochę zaskoczeni, bo nigdy nie staraliśmy się ich nie pokazywać, ale no, tego było dużo przez te wszystkie lata. Więc pewnie najprostszą odpowiedzią jest, znaczy w sumie to jest kilka elementów, ale dobra, to może po kolei. Jedno, co zawsze staraliśmy się robić w firmie i to jest moim zdaniem ultra ważne, to jest mieć jasne podziały odpowiedzialności.
Bo teraz jak mamy jakiś cel, chociażby mieliśmy cel na wzrost firmy, tam do 50% na przykład rok do roku i to był jasny cel dla wszystkich, no to teraz kwestia była, jak to zrobić. No i teraz na tym jak możemy sobie podyskutować, no i tam możemy się tam mniej czy bardziej pokłócić. Natomiast zawsze na koniec dnia ktoś za ten cel odpowiadał. No, u nas to był zawsze no, prezes, tak, jako za cel główny i tak samo później w działach czy w zespołach też tam były jakieś cele. Więc moim zdaniem to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą ja czasami obserwuję, że nie jest dobrze zrobiona w wielu organizacjach, to jest te jasne odpowiedzialności, żeby zawsze być w stanie powiedzieć, że za tą część jest odpowiedzialna ta osoba, nie ten zespół czy ten dział, tak jakby ogólnie rzecz biorąc, tylko zawsze do jednej osoby. On może być zdelegowany, rozbity i tak dalej, natomiast jest istotna ta jasność, żeby każdy wiedział, że okej, to należy do niego, więc jakby z dobrodziejstwem inwentarza dostaje też moc decyzyjną w danym obszarze. I wtedy te konflikty są łatwiejsze o tyle, że no wiadomo, że skoro ja odpowiadam, no to ja podejmuję decyzję po prostu. To jest jakby jeden z elementów. Drugi, no to jest ten wcześniej wspomniany już chociażby ten insights, gdzie staraliśmy się jednak mimo wszystko rozmawiać i zrozumieć swoje tam różnice zdań, bo często było tak, że myśmy rozmawiali o tych samych rzeczach, ale kompletnie innym językiem, więc no chociażby te narzędzia właśnie wcześniej wspomniane pomagają trochę budować to zrozumienie pomiędzy osobami i to samo pomiędzy jakby liderami już gdzieś tam w organizacji również. Trzecia rzecz chyba, którą tak sobie myślę jeszcze, która bardzo była pomocna przez wiele lat prowadzenia firmy, myśmy bardzo mocno postawili na silny dział HR-owy. Myśmy mieli dosyć sporo, wydaje mi się, tak wskaźnikowo patrząc, HR biznes partnerów, którzy wspomagali liderów w różnych tam sytuacjach konfliktowych i to bardzo fajną rolę grało. Mieliśmy mocny dział HR-u, mocny dyrektor HR-u również. Bardzo ludzi nakierowanych w ogóle na biznes, rozumiejący w ogóle co się dzieje i z jakimi rzeczami się liderzy mierzą również. No i jako osoby trochę bezstronne, wtedy one nie są w konflikcie, one nie są jakby w zarządzie, więc nie są na liniach raportowych i tak dalej, mogły bardzo efektywnie pracować z liderami na różnego typu rozwiązywaniu tego typu konfliktów. I no muszę przyznać, że to ja zawsze byłem bliski też właśnie tych tematów HR-owych osobiście, to mi się bardzo podobało, jak zespół działał. Mimo, że mówię, jak na naszą wielkość firmy był dosyć spory, ale efekty jego pracy były mocne, bo wtedy zespół HR Business Partnerów mógł też wspomagać liderów niejako w rozwoju. Tak? To nie tylko rozwiązywanie konfliktów, ale też pomaganie z różnymi tematami właśnie liderskimi, rekrutacyjnymi, nie wiem, z pracownikami, z jakimś nie wiem, rozwojem chociażby ich, czy organizacją szkoleń. No, tam było dużo elementów, ale przez to, że zespół miał bardzo fajne relacje na różnych szczeblach właśnie biznesowych, to dużo liderów się zwracało po prostu o taką rozwiązanie, o pomoc, o wsparcie w jakimś tam temacie. I to bardzo, bardzo fajnie działało. No mimo, że no mówię, inwestycja w zespół HR-owy, taka kiedyś się mówiło, że to kadry i płace, tak? Natomiast wydaje mi się, że HR się jednak mimo wszystko transformuje mocno w kierunek taki wsparcia biznesu właśnie przy tematach rozwoju liderów i zarządzania. Że to był chyba taki trzeci element. No i w jakichś ekstremalnych przypadkach no to już robiliśmy takie trochę mediacje, czyli po prostu jak był jakiś konflikt, no to wchodziła trzecia osoba i pomagała tym dwóm stronom jakby zobaczyć. Ale to też często byli HR biznes partnerzy, a w jakichś tam innych, większych, trudniejszych przypadkach no też my z ramienia jakby founderów, zarządu też. No, ale to już takie incydentalne. Jasne. A Paweł, gdzieś tam po drodze, gdy rozmawialiśmy, powiedziałeś, że nabyłeś po drodze taką umiejętność switchowania między introwertyzmem a ekstrawertyzmem. I jakby moje pytanie jest gdzieś tam właśnie o tą introwersję, czy osoby, które są introwertyczne, można uczynić liderami? No bo wydaje mi się tak osobiście, że generalnie tak, jak najbardziej, tylko jakby perspektywa jest tego, co się musi zadziać z osobą introwertyczną, żeby była skutecznym liderem gdzieś, gdzie na przykład ma opór, żeby nie wiem, wystąpić czasami przed większym gronem ludzi, żeby wchodzić tak głęboko w te kwestie emocjonalne u innych osób. Jakbyś odpowiedział na to właśnie na to pytanie związane z introwersją? No, to czuję, jakbyś mówił trochę o mnie. Ja jestem też praktycznie introwertykiem i tak, stałem się liderem, mimo że moja historia jest taka, że miałem kiedyś takie przekonanie w przeszłości, że w ogóle ja do leadershipu to ja się nie daję kompletnie. To w ogóle nie moja, to zupełnie nie dla mnie jest coś takiego, a się no, później okazało, że życie mi pokazało dokładnie odwrotną sytuację. Także ja mogę trochę na swoim przykładzie powiedzieć, bo sama introwersja czym jest, bo tam definicji jest dużo, ludzie to różnie rozumieją. Bo
bycie introwertykiem to nie jest tam siedzenie w kącie czy w piwnicy, tam w swoim świecie i tak dalej. Aczkolwiek też jest tam taki pewien element, że introwertycy często wolą być na przykład sami. Ja też jestem tego najlepszym przykładem. Natomiast głównie chodzi o zarządzanie jakby energią, tak? Bo ekstrawertycy czerpią energię z interakcji z innymi ludźmi, podczas gdy introwertycy czerpią energię raczej z bycia w samotności albo w jakimś tam swoim trochę świadku. I wtedy w momencie interakcji ludźmi oni tę energię bardziej oddają niż jakby dostają. I teraz czy introwertycy mogą być liderami? Moim zdaniem tutaj jedni i drudzy mogą być liderami. To znowu kwestia jest kontekstu, typu zespołu i tak dalej. Introwertycy często są obserwatorami trochę rzeczywistości i to pomaga. Tak, w interakcjach z ludźmi, bo łatwiej im może zauważyć na przykład, że osoba ma jakiś problem, czy z czymś tam sobie nie radzi, gdzieś tam trzeba na przykład pomóc, wesprzeć, to tutaj ten element introwertyczny mi się wydaje może być całkiem pomocny. Natomiast oczywiście trudniej introwertyka może być wyjść do ludzi wtedy, tak, i faktycznie, nie wiem, poprowadzić zespół, zrobić nawet prezentację, czy na forum coś tam więcej powiedzieć i tak dalej. No to są takie elementy, podczas gdy ekstrawertyk może mieć dokładnie jakby odwrotną korelację. Tutaj jest chyba jeszcze, ja mogę ze swojego doświadczenia trochę powiedzieć, bo nie wiem, czy to tak wszyscy introwertycy mają, to może tam słuchacze pomyślą sami. Natomiast przy introwertyzmie wydaje mi się, mówię, przynajmniej u mnie jest ten duży element takiej wrażliwości i empatii też, którą ja na przykład kiedyś przez większość mojego życia uważałem, że to jest jakaś tam słabość, przynajmniej w kontekście zarządzania biznesem. Tak? Taka, że tak powiem, emocjonalność nadmiarowa jest raczej postrzegana jako słabość, podczas gdy ja sobie trochę przeformułowałem to w którymś momencie mojego rozwoju, że jednak nie, że to może być użyte jako silna strona, tylko w odpowiednim kontekście. Właśnie jeżeli mam tą atencję na ludzi i widzę na przykład, że coś tam się z nimi dzieje, bądź nie wiem, nie radzą sobie z czymś, mi jest łatwiej się utożsamić z nimi i pomóc im jakby wyjść z tego wtedy. Więc taki element można użyć bardzo jako silną stronę. W momencie, kiedy faktycznie chcemy sobie zbudować takie podejście do ludzi, że chcemy być faktycznie takim trochę people leaderem, jak to się mówi, takim ludzkim liderem, czyli żeby być dla tych ludzi. Nie tylko zarządzać nimi, żeby oni coś tam zrobili, ale żeby ich rozwijać, żeby dbać no niejako o nich jako o zespół, to wtedy tego typu umiejętności, czy rzeczy jak właśnie wrażliwość, empatia są pomocne, bo wtedy się w zasadzie stajemy się bardziej efektywnym liderem, bo jeżeli zespół jest bardziej zmotywowany, szczęśliwy, nie jest nie wiem, jakiś tam zastraszony, nie ma problemów, to też będzie efektywniej pracował oczywiście i to będzie widać później. Tak? Że nie trzeba tylko ludziom umieć dać KPI i niech oni lecą, ale jak się o nich zadba, to często, w szczególności ja to widziałem, ludzi, którzy są specjalistami w jakiejś dziedzinie, to oni najczęściej sami wiedzą, co mają robić. Tylko trzeba trochę im zadbać o ten ekosystem ich i o to, żeby oni się dobrze czuli z tym, co robią i oni już zaczną to robić. Więc ten introwertyzm może trochę pomóc. No i tyle. A druga rzecz jest taka, no to kwestia też, jakie mamy ambicje, no bo ja miałem akurat zawsze spore ambicje, więc ja starałem się trochę wypychać z siebie z tego introwertyzmu. Oczywiście to tam krew, pot i łzy momentami były. Zresztą tak jak na prezentacji chociażby na twojej konferencji, to również było dla mnie wyzwanie, mimo że teoretycznie prowadziłem biznes ileś tam lat ze swoimi wspólnikami i tak dalej. Powinienem być taki, jak to się mówi, odważny i móc za ludzi mówić. Natomiast no, są tu takie wyzwania, więc te wyzwania też dobrze jest sobie czasami zaaplikować, żeby trochę przewietrzyć umysł, zobaczyć, że można trochę wyjść z tej strefy, ale żeby się też nie przeginać, tak? To można sobie dobry balans znaleźć, więc wydaje mi się, i to tak samo w drugą stronę, w stronę ekstrawertyków też można pewnie takie wyzwania znaleźć, które ich bardziej ugruntują na przykład w sobie, niekoniecznie w korelacji z innymi osobami. Więc tu jest dużo takiej pracy nad sobą, moim zdaniem. Tak? To jest chyba taka złota rada po prostu, tak? Nad sobą, nad swoim rozwojem. Nie mówię o kompetencjach, umiejętnościach, tylko właśnie o świadomości tego, kim się jest, jakie się ma mocne, słabe strony. To mi to bardzo pomogło, po prostu, żeby wyjść trochę z tego takiego introwertyzmu. Poruszyłeś bardzo fajną rzecz po drodze, dotyczącą właśnie tych emocji, że gdzieś tam mówi się, że ten lider nie powinien okazywać tych emocji, że powinien być twardy jak skała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dobrze wiemy, że są różne typy osobowości i niektóre osoby jakby przysłowiowo spływa po nich jak po kaczce wszystko, co się dzieje. Inni gdzieś tam bardziej chłoną te wszystkie rzeczy, które się są jakby bardziej są bodźcowani. Jakbyś z biegiem czasu podsumował ostatnie 15 lat, czy jakby widziałeś dobrych liderów, którzy
właśnie widziałeś, że dużo, dużo jakby kosztuje ich emocji bycie tymi liderami, czy raczej faktycznie sprawdza się ta metoda i ta jakby rzecz, że faktycznie biznes powinien być jak najbardziej, że tak powiem, chłodny, wykalkulowany i osoby, które zarządzają, czy liderzy powinni być właśnie tacy zimnokrwiści. Krwiści. Okej. Okay. Znaczy moim zdaniem, akurat z tego, co ja widzę i czego doświadczyłem, to okay, jedno i drugie podejście się sprawdza. Tak? Jeżeli ktoś jest faktycznie zimny, wyrachowany, to mi się wydaje, to z mojego punktu widzenia może być mu łatwiej, no bo jakby nie przeżywa tego aż tak, jak ludzie, którzy są bardziej wrażliwi. Więc jest to trochę łatwiejsze podejście. Natomiast z drugiej strony też można być dobrym liderem, moim zdaniem, i to często się sprawdza, być takim wrażliwym faktycznie na drugą osobę, przeżywać z nią i tak dalej. Ja miałem takie epizody, że ludzie przy mnie na przykład płakali, tak? Kiedy coś tam im się nie udawało, kiedy mieli jakieś problemy. I teraz jako lider taki, nazwijmy to empatyczny, wrażliwy, ja jestem w stanie z tą osobą być, tak? Ja nie muszę jej pocieszyć, nie muszę jej wyciągać, ale jestem w stanie jej z nią pobyć i jej trochę pomóc w tej sytuacji. Więc ta wrażliwość się przydaje. Natomiast teraz ja bym bardziej powiedział, że liderzy powinni być jakby zdecydowani w swoich działaniach, ale mogą być również wrażliwi, nie muszą być zimnokrwiści, ale jeżeli coś robią i wiedzą, że na przykład coś trzeba zrobić w taki czy w inny sposób, są takie cele, a nie inne, trzeba podjąć decyzję, to tę decyzję się podejmuje. A że kosztuje to też jakieś pewnie emocje, albo na przykład jeżeli są problemy jakieś później dalej, z którymi trzeba sobie poradzić, to w porządku. Natomiast no, lider powinien być też kimś, na kogo zespół patrzy w kontekście tego, dobra, dokąd my idziemy, po co my to robimy w ogóle, żeby tam było to zdecydowane. I do tego nie potrzeba być zimnokrwistym, ani takim wyrachowanym, tylko wydaje mi się, że odrobina takiego zdecydowania, że wiemy, co robimy. To jest wystarczające. I wtedy można być faktycznie emocjonalnym i empatycznym. I to pomaga ludziom w odnalezieniu się często rzeczywistości, no bo też nie oszukujmy się, no dużo z nas jest empatycznych, emocjonalnych i tak dalej. I okej, miejsce pracy jest takim miejscem, do którego się przyzwyczailiśmy trochę, że tych emocji się nie wyraża. Natomiast ja jestem akurat osobiście zdania, że nie ma problemu z wyrażaniem emocji, bo to, że ludzie nie chcą emocji widzieć, to jest to, że oni sobie z nimi nie radzą, a nie, że emocje same w sobie są złe. Tak? Bo dużo ludzi, wydaje mi się, ma problem na przykład z interakcją z osobą, która jest, nie wiem, zdenerwowana, czy jest jakaś smutna bardzo, czy płacze i tak dalej, no bo często nie wiemy, co mamy robić po prostu z taką osobą. I mi się wydaje, że tu jest kłopot, a nie z tą osobą, która przeżywa jakieś tam emocje takie czy inne. Szczególnie, że ludzie też często przynoszą do pracy swoje jakieś rzeczy z domu, różne problemy, no nie da się od tego uciec, to jest bardzo jakby ludzkie. Natomiast jakby lider też nie jest od rozwiązywania problemów emocjonalnych ludzi, natomiast na pewno dobrze, żeby je niejako rozumiał i trochę w kontekście biznesowym umiał z nimi po prostu zadziałać, tak żeby osoby nie na przykład nie dociskać, tylko jej bardziej trochę jej pomóc z tego wyjść, ale mimo wszystko, żeby mieć to nakierowanie na te decyzje, na te cele, które dalej no, jako firma czy jako no, w pracy musimy osiągać. Tak, no, po to pracujemy, żeby jednak coś osiągać, coś tam w tej pracy robić. No, więc zdecydowanie ja stawiam na liderów emocjonalnych, tak jak zresztą sam jestem. Natomiast jedna i druga opcja moim zdaniem jest dobra. Kwestia jest tylko, żeby mieć atencję na osoby, ale również atencję na to, co zespół czy biznes dany powinien jakby robić i dostarczyć, bo ta obowiązkowość w tej dziedzinie też jest istotna. A Paweł, ostatnie pytanie, bo właśnie poruszyłeś tą kwestię empatii. Jak byś mi zdefiniował lidera empatycznego? Czy jakby, bo wydaje mi się, że tutaj jakby trochę narósł jakiś taki mit, że lider empatyczny to jest osoba, która oczywiście stawia na piedestale drugą osobę, natomiast wydaje mi się, że jakby też ten mit bardziej dotyczy tego, że osobom się wydaje, że jeżeli ktoś jest tym liderem empatycznym, to znaczy, że zagłaszcze tą drugą osobę na śmierć przysłowiową. Natomiast chyba nie tak wygląda jakby empatyczny lider, więc jakbyś mógł mi zdefiniować empatycznego lidera, abyśmy klamrą dzisiejsze spotkanie. Okay. Dobrze. No tak, empatia z definicji to jest takie współodczuwanie. Tak? To znaczy, że jeżeli ktoś czuje coś, no to jesteś w stanie się z tym utożsamić, bądź współodczuwać, a to jest najlepsze słowo, bo współczuć w polskim jest trochę negatywne implikacje.
Dla mnie lider empatyczny niekoniecznie musi być współczującym, współodczuwającym, bo wtedy ciężko jest sytuacji też może być wyjść. Dla mnie lider empatyczny jest taki, który jakby rozumie emocje drugiej osoby i jest w stanie w jej kontekście wesprzeć ją tak, żeby mimo wszystko ona dalej była w stanie funkcjonować w kontekście biznesowym również. Tak? To jest coś takiego. Znaczy, że lider widzi te emocje, jakby niekoniecznie je ignoruje, ale też nie wchodzi w rolę jakby terapeuty, nie wchodzi w rolę, nie wiem, partnera dosłownie, czy jakiegoś przyjaciela, czy coś takiego, bo jednak ten kontekst biznesowy jest istotny cały czas, że firmy to też nie są takie, no, firmy mają jakiś cel, płacą pracownikom za coś, za tą pracę i tak dalej. I wiadomo, że dalej jesteśmy tam ludźmi, powinniśmy się traktować fajnie, wspierać się i tak dalej. Natomiast dalej jest ten element tego, że coś tam musimy dostarczyć, więc dla mnie lider empatyczny jest taki, który widzi emocje i rozumie, no i potrafi tę osobę wesprzeć w tym kontekście biznesowym, bądź dać jej na przykład trochę przestrzeni, bo czasami też ludzie potrzebują po prostu oddechu. Natomiast jeżeli ktoś, to też jest taki dobry przykład, jeżeli ktoś ma problemy faktycznie z emocjami już takie silniejsze, no to od tego są terapeuci, od tego są jakieś tam warsztaty już poza pracą, które można zrobić, bo lider moim zdaniem nie powinien rozwiązywać problemów emocjonalnych osoby, która nie jest związana, które nie są związane z jakimś konfliktem po prostu w miejscu pracy na przykład. Tak? Także ja bym tak to trochę, może przydługo, ale tak bym to zdefiniował. Super. Bardzo, bardzo Ci, Paweł, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nasza, że tak powiem, lekcja biznesowa dobiega końca, bo mamy 50 minut na tarczy. Pawle, z racji tego, że to jest jedna z ostatnich możliwości, to chciałbym Ci życzyć po prostu spokojnych i wesołych świąt i dla słuchaczy też, chociaż pewnie otworzą to po świętach. Po świętach, tak. Dobrze, dziękuję Ci, Michale, również wesołych świąt też wszystkim i szczęśliwego nowego roku. Dzięki.